Stowarzyszenie Ogród Nadziei w Tczewie w najbliższą niedzielę organizuje akcję charytatywną na rzecz hospicjum. Cel to zakup sprzętu dla chorych i zagospodarowanie ogrodu w części przyszpitalnej. Po raz 15 organizujemy akcję charytatywną Ogród Nadziei. Jest to akcja połączona z publiczną zbiórką pieniążków, które zostaną przeznaczone tylko i wyłącznie na potrzeby hospicjum. Potrzeby były, są i zawsze będą duże. Z racji tej, że jest to wyjątkowy oddział, szczególny oddział. Pacjenci, którzy dobijają dobrego życia, zasługują na to, żeby mieć godne warunki, godne przeżycie, a żeby też z szacunkiem i z poszanowaniem jego wartości podejść do pacjenta i przygotować go na zakończenie tej ziemskiej pielgrzymki. My mamy taki szczytny cel, ażeby fundusze, które zbierzemy w tym roku, przeznaczyć na zagospodarowanie terenu przyszpitalnego, na część rekreacyjną i część wypoczynkową dla pacjentów, bo niekoniecznie muszą pacjenci leżeć w łóżku, więc oni bardzo chętnie idą do naszego ogrodu i tam ładują swoje akumulatory, a też cieszą się tym, co nas otacza. Każdy z nas ma swój ogród. Każdy. A ogród to nie tylko kwiaty, zieleń, ptaszki, a mamy ich dużo, które nam pięknie od rana śpiewają, ale to są też i marzenia, i nadzieje. Nadzieje, która jest największą towarzyszką życia i my nie możemy jej nigdy opuścić. Nadzieja też nas nie może opuścić. Żeby spełniać te wszystkie marzenia, to my musimy mieć miejsce, żeby ci pacjenci mogli bezpiecznie, w przyjemnym otoczeniu przebywać i radować jeszcze swoje oczy, swój umysł i w sercu zapisywać to, co jest wokół nas.